Dzień dobry, witamy Was w naszym kolejnym odcinku TUS-u Online i dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej umiejętności jak wyrażanie uczuć i emocji. W wyrażaniu uczuć i emocji jest nam niezbędna nasza mimika, postawa i ton głosu. A po co w ogóle wyrażać uczucia i emocje? No przede wszystkim po to, żeby mieć informacje odnośnie tego, jak się czujemy w danej sytuacji i wtedy możliwe, że też skłoni nas to do tego, żeby zmienić tą sytuację, jeżeli powoduje ona jakiś dyskomfort. No dobrze, żeby wyrazić jakieś uczucie i emocje, no to najpierw musimy wiedzieć, że to uczucie albo ta emocja w nas są w środku, więc warto, żebyśmy uruchomili ten nasz wewnętrzny skaner i najpierw wsłuchali się w siebie. Sprawdzili, co się u nas dzieje, co się dzieje w naszym ciele, co tam może na ekranie wyobraźni się pojawia. Możemy też spróbować zadać sobie takie pytanie, co jest przyczyną tego stanu, w którym się w tej chwili znajduje. Może przed chwilą właśnie coś się wydarzyło takiego, co mogło uruchomić jakieś uczucie albo emocje w nas. Czyli sprawdzamy, jak się czujemy. Możemy spróbować nazwać sobie tą emocję albo to uczucie. Zastanawiamy się później nad tym, w jaki sposób możemy wyrazić to, co się w nas dzieje. Jeśli uczucie albo emocje ma związek na przykład z drugą osobą, na przykład czujemy na kogoś złość albo irytację, to może warto wziąć pod uwagę rozmowę z tą drugą osobą na temat tego, co się przed chwilą wydarzyło. Jeśli na przykład czujemy jakiś stres, napięcie, to może warto zrobić jakieś ćwiczenia fizyczne, wyjść na zewnątrz, pobiegać, poruszać się. Wybieramy którąś z tych opcji najlepszą, która będzie pasowała do tej konkretnej sytuacji. No i działamy. I sprawdzamy, jaki to przynosi efekt. Polka, coś się dzieje? Wiesz co, mega, jestem super podekscytowana, bo czekam na kuriera i właśnie przed chwilą dostałam informację, że zaraz przyjdzie moja paczka, której strasznie wyczekuję, bo zamówiłam coś super i nie pytaj, bo to jest niespodzianka na ten moment, ale kurier będzie już za 15 minut i po prostu nie mogę się doczekać. Te twoje emocje chyba są bardzo zaraźliwe, bo też się troszkę podekscytowałem. No. Poczekamy razem na tego kuriera. Byłam bardzo podekscytowana, odkąd dostałam SMS-a od kuriera. Już za chwilę miała przyjść moja paczka, którą zamówiłam. Uśmiechałam się i co chwilę zerkałam na drzwi. Nie wytrzymałam w końcu i powiedziałam Marcinowi, że paczka zostanie zaraz dostarczona. Tak bardzo się cieszyłam. To dzisiaj rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto wyrażać emocje i uczucia. Zachęcamy w tym tygodniu do eksperymentowania na tym polu i sprawdzania, co się dzieje, jak wyrażamy swoje uczucia, emocje, mówimy o nich, co się dzieje w nas w środku, ale też co się dzieje i zmienia na zewnątrz. Ważne, żeby odczucia i emocje wyrażać też w taki sposób, który nie będzie krzywdził ani naszych domowników, nikogo z otoczenia, ani też nas samych. To znaczy, żeby robić to w taki sposób akceptowalny. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wszystkimi i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia!